Cześć, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek błyskawicznego podsumowania wydarzeń. Ponieważ format ultraskrótowy raczej się nie przyjął, zresztą ja też nie byłem z niego do końca zadowolony, wracamy do klasyki, czyli do skrótu, a nie do skrótu ze skrótu. Co w tym materiale? Między innymi szczepionki, Grupa Wyszehradzka czy ciekawe dane na temat handlu międzynarodowego. Zapraszam. Obchody 30. rocznicy założenia Grupy Wyszehradzkiej zostały zainaugurowane przez prezydentów w ubiegłym tygodniu. W tym tygodniu z kolei spotkali się premierzy. W specjalnym szczycie wziął też udział przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Spotkanie odbyło się na Zamku Wawelskim w Krakowie. W szczycie poza szefem polskiego rządu zabrali udział premierzy Węgier Viktor Orban, Czech Andrzej Babiš, Słowacji Igor Matowicz oraz wspomniany już szef Rady Europejskiej. Jak to przy okazji jubileuszów, podczas spotkania lał się potok miłych i wzniosłych słów. Łatwo je sobie wyobrazić, więc chyba nie ma sensu ich przytaczać. Z konkretów podpisano deklarację cyfrową, która ma harmonizować rozwój technologii cyfrowych w regionie. Czytamy w niej m.in., że państwa zobowiązały się do przeznaczenia funduszy na wspólne projekty cyfrowe. Pytanie, o jakiej skali funduszy mówimy? Podczas szczytu postanowiono na przykład, że Fundusz Wyszehradzki, czyli pieniądze przeznaczane na wspólne badania naukowe czy projekty studenckie, został zwiększony do kwoty 10 milionów euro. Jak na cztery już nie tak biedne państwa, no to niezbyt ambitnie. Tymczasem stosunki w ramach Grupy Wyszehradzkiej, choć na ogół dobre, na pewno nie są idealne. Czesi chcą zaskarżyć Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z rozbudową kopalni w Turowie. Ich zdaniem przyniesie ona szkody środowiskowe również po ich stronie granicy. Nie brakuje jednak pozytywnych informacji i tak Polska zaoferowała Słowacji przyjęcie 200 pacjentów chorych na COVID, by ulżyć sąsiedzkiej służbie zdrowia. Potworne zamieszanie wokół szczepionek w Europie trwa. Ze stolic nadal słychać głosy zniecierpliwienia i oburzenia, z Brukseli próby wyjaśnień i bicia się w piersi, no a ze strony producentów kolejne informacje na temat opóźnień. Jak przyznała szefowa Komisji Europejskiej, Unia nie doceniła możliwych problemów związanych z produkcją szczepionek na taką skalę. Ursula von der Leyen cały czas stoi na stanowisku, że dostawcy powinni wywiązywać się z zawartych umów, a dostawcy cały czas nic sobie z tego nie robią. Von der Leyen skomentowała też możliwość kupowania szczepionek z Rosji. Powiedziała, że po pierwsze szczepionka nie została zgłoszona do procedury, w której stwierdzane jest jej bezpieczeństwo, po drugie wyraziła wątpliwość co do rosyjskich możliwości produkcyjnych i po trzecie zastanawiała się, jak to jest możliwe, że Rosjanie oferują w teorii miliony dawek innym, a sami nie szczepią swoich obywateli w szybkim tempie. Jak donosi RMF, w przypadku Polski rozbieżność między pierwotnymi deklaracjami producentów a rzeczywistością wynosi aż 4 miliony 100 tysięcy dawek. Jednocześnie warto przypomnieć o tym, że z pewnością nie jest idealnie i mogłoby być zdecydowanie lepiej, no ale jednak na tle całego świata sytuacja Europy nie jest tragiczna. Komisja zapewnia o przyspieszeniu procesu szczepień i o dodatkowych dawkach, jakie mają być już za rogiem, ale w sytuacji, gdy wszystkie deklaracje tak dalece odbiegają od realiów, trudno brać je za dobrą monetę. Szczepienia znacznie przyspieszą prawdopodobnie dopiero w drugim kwartale. W całej sprawie szokujące jest to, że szczepionki można kupić gdzieś na boku. Na przykład we Włoszech gubernator Wenecji Euganejskiej stwierdził, że może kupić 27 milionów dawek szczepionki od zweryfikowanego dostawcy po cenach ustalonych przez Unię, ale od kogo konkretnie i jakim cudem, skoro szczepionek nie ma, tego nie wiadomo. Kolejne istotne informacje na temat gazociągu Nord Stream 2. Chociaż Amerykanie oficjalnie nadal stoją na stanowisku, że gazociąg jest złym pomysłem, złym projektem, to nieoficjalnie pojawiają się informacje na temat tego, że trwają negocjacje między Amerykanami a Niemcami na temat warunków, które pozwoliłyby ukończyć budowę. O kontrowersyjnym charakterze Nord Streamu powiedziano już wszystko, przejdźmy zatem od razu do najnowszych informacji. Wall Street Journal opublikował artykuł, wedle którego Amerykanie rozważają, czy wdrożyć planowane sankcje w życie, czy też od nich odstąpić. W tle rozgrywają się negocjacje między Amerykanami a Niemcami. Wygląda na to, że Niemcy mają już dość całej sagi. Budowa przeciąga się w nieskończoność, a koszty polityczne rosną. Berlin dojrzał chyba do tego, by zapłacić ile trzeba, dogadać się w jakikolwiek sposób i wreszcie zakończyć temat budowy gazociągu. Tyle, że budowa to zaledwie pierwszy krok. Warunki eksploatacji infrastruktury to zupełnie inna sprawa, która z pewnością też będzie, a najpewniej już jest przedmiotem politycznych i gospodarczych targów. Nadal oczywiście istnieje możliwość, że niemiecka oferta nie zadowoli Amerykanów i ci, wdrażając sankcje w życie, bardzo utrudnią dokończenie budowy. Nowa administracja w Waszyngtonie oficjalnie i publicznie wsparła inicjatywę Trójmorza.
Nowy sekretarz stanu, Antony Blinken, stwierdził, że Trójmorze jest kluczem do wzmocnienia integracji europejskiej i że Amerykanie będą politycznie wspierać ten projekt. Prezydent Joe Biden i ja głęboko wierzymy w znaczenie bliskich relacji z naszymi sojusznikami i partnerami, bo we współpracy jest siła, a na tym właśnie polega inicjatywa Trójmorza. Z uznaniem przyjmujemy Waszą pracę i jesteśmy chętni do współpracy, powiedział Blinken. Do oficjalnego stanowiska USA warto dodać inicjatywy amerykańskich instytucji pozarządowych. Heritage Foundation opublikowała artykuł na temat tego, dlaczego Amerykanie powinni wspierać inicjatywę, a Atlantic Council powołała nowe gremium mające działać na rzecz Trójmorza w Stanach. W jego skład wchodzi m.in. Jan Brzeziński, syn Zbigniewa Brzezińskiego, czy była już ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher. Problem w tym, że miłe słowa i zapewnienia o wsparciu nic nie kosztują, a Trójmorze potrzebuje wsparcia w tym najbardziej wymiernym znaczeniu tego słowa, którego póki co jest bardzo mało. Na Białorusi nie ustają represje wobec środowisk opozycyjnych, jak również wobec mediów. Na 2 lata więzienia zostały skazane 2 dziennikarki telewizji Biełsat, rzekomo za organizację zamieszek. Kacierynę Andrejewą i Darię Czulcową zatrzymano 15 listopada, kiedy prowadziły relacje ze spotkania upamiętniającego pobitego na śmierć Ramana Bandarenkę. Oskarżenie dziennikarek było zupełnie absurdalne. W trakcie realizacji sądy ulicznej wyszły one na jezdnię, co spowodowało blokadę przejazdu miejskich autobusów. I właśnie to miało zachęcić do masowego wychodzenia na ulicę, co dowodzi, że dziennikarki odpowiadają za organizację niepokojów społecznych. Oczywiście uderzenie w niezależne od reżimu media jest z perspektywy władzy logiczne. Ułatwi to kontrolę nad buntującym się społeczeństwem, które wyłącznie dzięki mediom niezależnym mogło dowiadywać się o tak istotnych dla państwa wydarzeniach jak protesty. Aparat bezpieczeństwa będący filarem władzy Aleksandra Łukaszenki, który najpierw nierzadko brutalnie tłumił protesty społeczne, teraz zaczyna też wyciągać prawne konsekwencje wobec ich uczestników. Początek roku zawsze idzie w parze z podsumowaniami tego poprzedniego i dotyczy to również handlu międzynarodowego. To Chiny są największym partnerem handlowym Unii Europejskiej, jeśli weźmiemy pod uwagę jedynie handel towarowy. Dane opublikowane w tym tygodniu przez Unię Europejską wskazują na 5,6% wzrostu importu z Chin w 2020 roku i na 2,2% wzrostu eksportu. W międzyczasie nastąpił znaczący spadek w handlu ze Stanami Zjednoczonymi przy spadku importu o 13,2% i eksportu o 8,2%. Całkowita wartość handlu towarami między Unią Europejską a Chinami w zeszłym roku wyniosła 586 miliardów euro, około 31 miliardów euro więcej niż między Unią Europejską a Stanami. Jednak biorąc pod uwagę zarówno handel towarowy, jak i usługi, to nadal Stany Zjednoczone są największym partnerem Unii. Wymiana handlowa wynosiła aż 950 miliardów euro, czyli 40% więcej niż w przypadku państwa środka. Mamy też ciekawe dane dotyczące handlu Polski. Otóż w ubiegłym roku wyeksportowaliśmy do Niemiec więcej towarów niż Francja, stając się 4. dostawcą dla wielkiej gospodarki zachodniego sąsiada. To, że polska gospodarka jest zależna od niemieckiej, wiedzą niemal wszyscy, ale ta zależność działa w 2 strony. W niemieckiej prasie można było w tym tygodniu przeczytać. Polska, największy wschodnioeuropejski członek Unii Europejskiej, szczególnie mocno przyczyniła się do ożywienia gospodarczego w Niemczech. Kraj ten jest obecnie 4. co do wielkości dostawcą towarów do Niemiec. Ogólnie rzecz biorąc, Polska plasuje się przed Włochami jako 5. największy partner w handlu zagranicznym. Mimo kryzysu, niemiecki import z Polski wzrósł w całym 2020 roku o 1% do 58 miliardów euro. Jedynie Chiny, Holandia i USA dostarczyły więcej towarów i usług. I to już wszystko w tym podsumowaniu. Jeżeli zapomniałem o czymś naprawdę istotnym, proszę dajcie znać w komentarzach. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Udanego weekendu. Dziękuję i do zobaczenia.